Ten sezon 2022-2023, Paweł, dla Ciebie ma posmak bardziej słodki czy gorzki? Ja uważam, że słodki, bo trzy trofea, które za mną stoją, to jest ogromny sukces. Nie zdobyliśmy mistrza, ale wspomniałem już dzisiaj, że to jest siódmy sezon, w którym każdy z tych sezonów wygrywamy coś, jesteśmy pierwsi. Wygraliśmy w tym roku Puchar Polski i Super Puchar. Nie zdobyliśmy mistrza, jesteśmy wicemistrzami, ale to jest ogromne osiągnięcie. Warto wspomnieć, wygraliśmy sezon zasadniczy. To na pewno bardzo dobry sezon, musimy być z niego zadowoleni i myśleć przyszłość o tym, co zrobić, żeby mistrzem zostać i wrócić na pierwsze miejsce, żeby później grać w Lidze Mistrzów, bo tego może najbardziej brakować w kolejnym sezonie. Tego paszportu do elity europejskich drużyn, a reszta pozostaje otwartą. Ja się bardzo cieszę, bo to był naprawdę udany, świetny sezon. Dodajmy również ciężki, od strony fizycznej i mentalnej. Zdecydowanie, bo to był od dawna pierwszy sezon, w którym były play-offy i te play-offy pomimo innego praktycznie mało różniącego się po sezonie zasadniczym, tylko my z Konstantem zamieniliśmy się miejscami, więc my tylko możemy być tutaj niezadowoleni. Reszta drużyn praktycznie z tego co pamiętam pozostała na swoich. Więc wydłużając sezon zasadniczy plus play-offy, bardzo ciężki, nowy, inna formuła. I myślę, że na pewno też jest to dla nas bagaż doświadczenia na następny sezon, bo w tej samej formule będziemy grać i będziemy już mądrzejsi, co zrobić lepiej, aby na tym finiszu rozgrywek wygrać i zdobyć mistrzostwo. Udanych wakacji. Dziękuję bardzo.